Dobra, dam radę. Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiejszy temat to hulajnogi, ale spokojnie, nie będziemy robić recenzji, to zostawiamy innym. Recenzji macie w internecie mnóstwo, natomiast dzisiaj skupimy się trochę bardziej na praktycznej stronie użytkowania hulajnog i powiemy wam trochę, jak wygląda użytkowanie takiej hulajnogi w dłuższej perspektywie czasu, z jakimi problemami można się spotkać i ewentualnie na co zwracać uwagę, może nie tyle wybierając hulajnogę, co już ją eksploatując. No, wybierając też, bo to wiesz, no recenzja recenzją, tam sobie porównamy parametry. Natomiast no, to, jak to się będzie w praktyce zachowywało, no to wychodzi w praktyce przeważnie dopiero. Ale my nie jeździmy hulajnoga. Natomiast w tej chwili oddamy głos osobie, która na takich pojazdach jeździ już dosyć długo, bo dobre 3 lata, jak nie lepiej. Przejechała dobre 2000 kilometrów. Co prawda skupimy się tutaj na konkretnym modelu, ale wiele usterek, wiele problemów, wiele spostrzeżeń będzie dotyczyło ogólnie hulajnog elektrycznych. Także oddaję głos Igorowi. Ta hulajnoga, która tutaj leży, ona ma, tak jak mówiłeś, 3 lata, tak? Dokładnie. I około 2000 kilometrów przejechane. No mniej więcej. Powiedz mi, bo zawsze mnie to zastanawia, jak wygląda sprawa pojemności akumulatorów w czasie? To znaczy, czy zauważyłeś, że spadła, czy w zasadzie przejeżdżasz tyle samo, co przejeżdżałeś? Generalnie od początku użytkowania tej hulajnogi użytkuję mniej więcej na co dzień i jakoś po tych 3 latach i po tych 2000 z przebiegu nie zauważyłem zbytnio spadku pojemności czy jakiejkolwiek tutaj skutków ubocznych zużycia akumulatorów. Zachowują się tak, jakby były w miarę nowe. No oczywiście tam pewnie jakby się sprawdziło, to jakoś tam wydajność ich spadła, ale ja na co dzień tego nie zauważam. Czyli powiedzmy przez 3 lata możemy się nie przejmować tym, że nam akumulator się skończy. Nie, tak? Tym bym się nie przejmował. A powiedz mi, jak wyglądało ładowanie, czy nie wiem, jakieś stosowałeś specjalne procedury, ładowałeś ją tylko w określonych momentach, czy tak po prostu... Szczerze mówiąc nie, po prostu wracając do domu podpinałem ją pod gniazdko i wyjmowałem rano tak, jak jej potrzebowałem, więc ładowała się całą noc, a nawet dłużej. Czyli ładowałeś do pełna od tego momentu, w którym jakby skończył się dzień, tak? Dokładnie. Dobrze, a czy zdarzyło ci się, że ci zdechła, że tak powiem? Podczas jazdy? Tak. No tak, wielokrotnie nawet bym powiedział, że po prostu wybrałem się w podróż, która była za duża jak na pojemność tej baterii i musiałem niestety działać albo po prostu prowadzić hulajnogę, albo działać tak pod koniec działalności baterii hybrydowo, czyli że się odpycham, jadę kawałek dalej, ale to nie jest taka pełna jazda, bateria mi trochę podtrzymuje, zaraz muszę się odepchnąć znowu. A da się tym jeździć jak taką zwykłą hulajnogą nieelektryczną? Da się, aczkolwiek nie polecam tego, bo jest znacznie cięższa niż zwykła hulajnoga elektryczna. Czyli jeżeli to jako hybrydowe, tak? No tak, jak to tak określiłem, hybrydowe. Bo... No nie, no dobrze określiłeś, no, tak, no bo to tak mniej więcej wygląda. No tak to mniej więcej wygląda, dobrze tłumaczę tą zasadę wtedy jazdy z końcówką baterii. Dobrze, a jakie są objawy, że się kończy bateria? Nie wiem, mruga ci coś, czy po prostu poznajesz po tym, że nie ciągnie? Tak, oczywiście, że są oznaki. Na wyświetlaczu pokazuje cały czas stan naładowania baterii. Mniej więcej jedna kreska to jest 20% baterii naładowania. Gdy zapas energii się zmniejsza, po prostu sygnalizuje to miganiem kropki. A powiedz mi, czy te kreski to są takie jakieś w miarę wiarygodne, bo to wiesz, to różnie bywa. Tak, z tego co patrzyłem, to są w miarę wiarygodne, ponieważ gdy ma się hulajnogę sporowaną z aplikacji, tą konkretną akurat, z aplikacją do tej konkretnej hulajnogi, pokazuje dokładny stan naładowania baterii, więc... Prawda, tak, jest ja wiarygodne. Pokazuje, że 10 km przejedziesz, to przejedziesz tak mniej więcej te 10 km. To już zależy od warunków atmosferycznych, od płaskości terenu, od wagi. Nie, no to oczywiście, no, to jak wiadomo. Jechał pod górkę, no to wiadomo, że zużyjesz więcej niż jak będziesz jechał z górki, tak? Dokładnie. Producent tej konkretnej hulajnogi twierdzi, że baterii starczy na przejechanie 45 km, co w praktyce oznacza 25 przy jeździe ekonomicznej. Aha, czyli to tak trzeba liczyć, czyli zasięg dzielimy na pół i tam plus trochę, tak? Tak, no mniej więcej na pół. I to przy jeździe ekonomicznej, oczywiście w tym normalnym trybie dojazdy, drive, jak tutaj jest określany przez producenta. Jest to tryb, który pozwala się nam rozpędzić do 20 km na godzinę i w miarę utrzymywać tą prędkość. No dobrze, to teraz taki z bezpieczeństwa ruchu, bo to wiesz, strasznie małe kółka ma. Znaczy, no jak na hulajnogę to może i spore, ale w porównaniu chociażby z rowerem to malutkie. Jak to się na tych naszych dziurskach zachowuje?
No niestety, no jak można się spodziewać, małe kółka oznaczają duże problemy przy większych dziurach i podjazdy pod wyższe krawężniki. No trzeba trochę zwolnić, trzeba czasem zejść z hulajnogi, żeby podjechać pod odpowiedni wysoki krawężnik lub przejechać przez głęboką dziurę, to wiadomo. No z mniejszymi dziurami, no to nie czuć zbytnio różnicy pomiędzy rowerem a taką małą oponą. Zwłaszcza jeśli ma się w hulajnodze opony zwykłe, takie jak zaleca producent, z dętką w środku. Tylko że właśnie, dochodząc do tego punktu, najsłabszą częścią wszystkich hulajnog tego producenta, moim zdaniem, są opony, które po prostu przecierają dętki, przez co bardzo często możemy zawitać w serwisie na ich wymianę. Ponieważ możemy oczywiście wymienić samemu, ale ta wymiana nie należy do prostych. No właśnie, mówiłeś, że problem jest z dętkami, które się przecierają. Tutaj widzimy w drugiej hulajnodze, masz koła, zdaje się, bez dętek, tak? Tak, zgadza się. To są koła pełne, na które zastosowałem się na wymianę zwykłych, standardowych kół, ponieważ po drugiej wymianie doszedłem do wniosku, że to się nie opłaca, że te koła będą się wciąż przebijać, zwłaszcza jeśli jeździmy szybko i po dziurach. I właśnie koszt mniej więcej założenia takich opon w serwisie pełnych to jest koszt dwóch wymian koł zwykłych. Czyli zwróciło ci się. No tak. Aczkolwiek mają też swoje wady. Są znacznie twardsze niż zwykłe opony i komfort jazdy na nich jest mniejszy. Czyli tak, koła pełne, tańsze, ale gorszy komfort jazdy, tak? Tak. A powiedz, czy poza oponami miałeś jeszcze z hulajnogą jakiekolwiek problemy? No tak, jest to powszechny problem przy wielu hulajnog, że jak są składane, to zawias czasem nie wytrzymuje brutalnego traktowania i szybkiej jazdy po nierównościach i po prostu jest w stanie się wyrobić. Aczkolwiek u mnie ten problem po 2000 km nie wystąpił jeszcze w zauważalnym zakresie. Czyli może po prostu masz też trochę szczęścia, czy coś jeszcze nawaliło ci w hulajnodze? Tak, jeszcze z takich rzeczy bardziej kosmetycznych, aczkolwiek irytujących, złamał się tylny błotnik. Tak, jak widzimy, jest to problem dotyczący nie tylko jednego egzemplarza, bo kolejny egzemplarz również już błotnik ma rozklekotany, co faktycznie w czasie jazdy irytuje, a przymocowanie tego z powrotem wcale też nie jest proste i często po prostu kończy się wymianą całego elementu na nowy, a ta wymiana też nie jest zbyt łatwa, bo on jest tutaj wpięty, tam chodzą przewody do lampki. A jak spisują się hamulce w tych hulajnogach? Według mnie hamulce w tych hulajnogach mogłyby być bardziej skuteczne, dlatego ja głównie korzystam z rekuperacji hamowania silnikiem. A co to jest ta rekuperacja, bo może nie wszyscy wiedzą? A rekuperacja to jest odzyskanie energii z powrotem do akumulatorów. Dzięki temu możemy kawałek więcej i dłużej pojechać. Czyli stosując ekodriving również w hulajnodze, także mamy wpływ na to, jak długo wytrzyma nasz akumulator i ile na jednym ładowaniu przejedziemy. Czyli warto jednak hamować silnikiem mimo wszystko. Czyli co, powiadasz, że można doładować hulajnogę pchając ją po prostu, kiedy nam bateria padnie? No w teorii można, aczkolwiek w praktyce no to tego prądu jest na tyle niewiele, że starczy do zasilenia LED-owej lampki. No zawsze coś, przynajmniej będziemy bezpieczni, jeżeli zapadnie zmrok. A skoro już wspomniałem o bezpieczeństwie, sporo się obecnie mówi o bezpieczeństwie jazdy na hulajnogę. Powiedz mi, czy ty miałeś, jeżdżąc przez te 3 lata hulajnogą, zrobiwszy te 2000 km, miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje? Zawsze nam się może coś przydarzyć, nawet kiedy idziemy pieszo. Ja bym nie demonizował hulajnog, są tak samo bezpiecznie jak rowery czy skutery. Czyli nie miałeś żadnych w sumie takich zagrażających wypadkiem, niebezpiecznych bardzo sytuacji na drodze? Nie, no to były takie sytuacje, że raz czy dwa ktoś mi wyjechał, ja musiałem mocniej zahamować, ale no nie miałem żadnego wypadku, nie miałem żadnej przygody, nie wywróciłem się ani razu na hulajnodze. Czyli nie jest chyba tak źle, jak to w niektórych mediach można usłyszeć. Wystarczy po prostu uważać i zachowywać ostrożność. Ostatnio wprowadzono regulacje prawne dla jeżdżących hulajnogami, trzeba mieć chociażby, jeżeli jest się nieletnim, oczywiście, kartę rowerową. Powiedz mi, czy przez te 3 lata, jak jeździsz hulajnogą, kiedykolwiek spotkałeś się z sytuacją, żeby kontrolował cię policjant? Nie, ja się nie spotkałem nigdy z kontrolą drogową, ani też nigdy nie widziałem, żeby kontrolowano kogoś na hulajnodze. Ale mimo wszystko, jeżeli jesteście nieletni, warto zrobić kartę rowerową, chociażby po to, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie
o przepisach drogowych. A skoro już mówię o pojęciu o przepisach drogowych, powiedz mi, jak jedziesz ulicą, drogą, jesteś uczestnikiem ruchu, czujesz się zagrożony na jezdni, czy raczej na miękko po prostu nie przejmujesz się, tylko zwyczajnie uważasz, stosując zasadę ograniczonego zaufania? Raczej tak, stosuję się do zasad ruchu drogowego i jest to jazda tak samo jak rowerem. Jak jedziemy poboczem, to trzeba po prostu uważać na samochody, trzeba uważać na otoczenie, na pieszych i tak dalej. Czy boję się samochodów jadąc hulajnogą? Nie. Dużo bardziej obawiam się rowerzystów, z którymi również korzystam ze ścieżek rowerowych, bardzo licznych w mieście Łodzi, bo rowerzyści są bardziej nieprzewidywalni, wykonują gwałtowne manewry i nigdy nie wiadomo, co taki rowerzysta zrobi przed nami, lub za nami, lub obok nas. Teraz chciałbym ci zadać trudne pytanie. Czy hulajnoga może z powodzeniem zastąpić samochód? Jeżeli mamy do pracy lub szkoły mniej niż 10 km i jeździmy zazwyczaj w dobrą pogodę, to jak najbardziej. I co ważne, w jedną osobę, bo jeśli podróżujemy w osób więcej, to będzie z tym ciężko. No i tak niekoniecznie z dużym bagażem, bo plecak to jeszcze na hulajnodze daje radę, ale powiedzmy, że już z większą tormą to słabo się jeździ. No słabo, ale nie jest niemożliwe. Tak, ja widziałem swego czasu zawodnika prowadzącego jedną nogą hulajnogę, a drugą nogą wlokącego obok siebie walizkę. No ale osobiście chyba nie polecam takiego sposobu jazdy. Ale jest to wygodnie, ostatnio widziałem takiego rowerzysta. No nie polecamy raczej takich zachowań, to mało bezpieczne, bo prowadzenie jedną ręką jest słabe, nawet jeżeli prowadzimy samochód. Ale tak podsumowując, czy osoba, która nigdy dotąd nie jeździła hulajnogą, w ogóle jest sens, by rozważała jej zakup, by rozważała zmianę samochodu na hulajnogę, przynajmniej w niektórych okolicznościach? Moim zdaniem tak, ponieważ jadąc na przykład do pracy do centrum, nie ma tam zbyt wielu miejsc parkingowych, jak i zbyt wielu wolnych. Hulajnogę jest łatwiej przenieść, można wziąć ze sobą ją do szkoły, do biura, schować w szatni. Jest to też bardziej ekonomiczne, zważając zwłaszcza na obecne ceny paliwa. To jazda hulajnogą nie wydaje się być głupim pomysłem. Na koniec zastanam jeszcze kwestia ekonomiki eksploatacji hulajnog. Wiecie, co wam powiem? Mamy w domu, w gospodarstwie domowym dwie hulajnogi. Można przyjąć w uproszczeniu, że przez dobre 250 dni w roku hulajnogi są eksploatowane i są ładowane. I powiem wam, że nie zauważyłem w rachunkach za energię jakiegoś drastycznego wzrostu. W zasadzie ta zmiana, myślę, że jest pomijalna. Zatem myślę, że ładowanie hulajnog w domowym budżecie nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Czyli w zasadzie ten aspekt moim zdaniem śmiało można pominąć. I to tyle na dziś, ale jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z eksploatacją hulajnóg, piszcie je w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Dzięki za oglądanie. Jasne, dzisiaj we wzmocnionym składzie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do zobaczenia, cześć. Cześć. A Konrad jeszcze nie machał.